Witajcie. Tematem dzisiejszej kolejnej upierdliwej pogadanki jest roślina Anubiasem zwana. Nie będę się tu koncentrował nad konkretnym Anubiasem, bo choć jest ich kilka, to ich uprawa jest praktycznie identyczna. Najczęściej spotykany w naszych akwariach jest Anubias Bartera, choć w zasadzie powinien się nazywać Anubiasem Schotta. I tak też po łacinie się nazywa. Anubias Barteri, Schott var Barteri. Jego odkrywcą był bowiem niejaki Heinrich Wilhelm Schott, austriacki botanik, który określił rodzaj Anubias w 1857 roku. No dobra, określił, nie określił i tak to nikogo nie obchodzi. Przy Anubiasach pojawia się jeszcze kilka nazwisk. Jak będziecie chcieli dowiedzieć się o tym więcej, to poszukacie. Ale, tak jak powiedziałem, nie będę się tu koncentrował na jednym rodzaju. Wszystkie Anubiasy pochodzą z Afryki równikowej. To mniej więcej środkowa część Afryki. Nigeria, Kamerun, Gwinea, Liberia, Gabon, Kongo, Piotrków Trybunalski. W związku z tym pogoda jest konkretna. Temperatury średnie to 24-28 stopni Celsjusza, duża wilgotność sięgająca 90% i brak pór roku, czyli jest cały rok tak samo. Afryka równikowa to klimat wilgotny, a to powoduje, że jest tu sporo roślinności. Tak, to sensacyjna informacja dla osób myślących, że Afryka to jedna wielka pustynia i 50 stopni Celsjusza w ciągu dnia. I właśnie w takim klimacie, mokrym i dusznym, rosną sobie nasze wspaniałe Anubiasy. A jak rosną? Nie wdając się w szczegóły poszczególnych odmian, 99,9% Anubiasów rośnie w lasach, w zbiornikach wodnych o dość szybkim nurcie. Oznacza to, że Anubiasy lubią miejsca cieniste i półcieniste. Wystawianie ich na pełne słońce i umieszczanie w wodzie stojącej zaowocuje prędzej czy później pokryciem się naszych roślin glonem. W akwarium dzieje się to bardzo często. Obserwujemy wtedy zielone kropki na liściach Anubiasa. W naturze Anubiasy nie rosną w pełnym zanurzeniu. Zdarza im się to oczywiście okresowo, ale przeważnie liście są najczęściej nad wodą razem z częścią kłącza. Pod wodą pozostają korzenie. Ale równie często zdarza się, że Anubiasy żyją poza wodą, zakotwiczone w gruncie. Tu nasuwa się jak zwykle pytanie o Anubiasa, czy można go posadzić w akwarium w podłożu, i tu są dwie odpowiedzi. Dla osób o IQ poniżej 70 odpowiedź brzmi nie można. Przyjmą tą odpowiedź, zastosują się i nie będą już o to więcej pytać. I odpowiedź dla osób o IQ powyżej 110 brzmi można posadzić w podłożu, ale należy to zrobić w taki sposób, aby nie zakryć stożka wzrostu na kłączu, czyli nie zakopujemy Anubiasa, tak żeby wystawały tylko liście. A na sugestie, ale przecież u mnie tak rośnie, nie odpowiadamy, bo nie warto. Jeżeli w podłożu, to najlepiej umieścić w nim tylko korzenie Anubiasa, kłącze pozostawiając na wierzchu. To nie jest łatwy sposób sadzenia, więc nikt go nie poleca. Znacznie łatwiej posadzić Anubiasa na korzeniu, lignicie, kawałku drzewa, kamieniu czy też skale. I to jest sposób polecany, nie tylko dlatego, że tak, bo tak. Po prostu w naturze najczęściej spotyka się tak rosnące Anubiasy. I nikt ich nie sadził, same tak się umiejscowiły. Anubiasy najlepiej i najszybciej rosną w paludariach, gdzie mają dużą wilgotność i nie są zanurzone w wodzie. W akwarium nie dają sobie rady tak dobrze. Rosną powoli i są znacznie mniejsze niż ich wersje nadwodne. Niemniej pięknie wyglądają i są jednymi z trudniejszych do zniszczenia roślin. Tu pragnę przytoczyć pewną anegdotę, kiedy Mozart spotkał się po raz pierwszy z Anubiasem posadzonym na kawałku drewna. Nie znając wtedy jeszcze tej rośliny, doszedłem do wniosku, że jest sztuczna. Jeśli pokrywała się glonem, wyciągałem ją z akwarium i szorowałem szczotką. A i wodą z mydłem mi się kilka razy udało ją umyć. I tak Anubias przeżywał katusze, ale trzymał się dzielnie. Ani szczotkowanie, ani mydło go nie zabiło. Dopiero zmiana wystroju spowodowała, że odłożyłem tą sztuczną roślinkę na półkę i ku memu zdziwieniu po kilku tygodniach stwierdziłem, że sztuczna roślinka uschła. Tak, wstydzę się teraz tego. Anubias jest twardzielem, wytrzyma wiele, nawet wyższe temperatury wody. Wytrzyma też obecność ryb próbujących go zjeść i na złość wszystkiemu jeszcze potrafi kwitnąć pod wodą. Kwiaty są w kształcie kolby, która potrafi mieć ogonek nawet do pół metra długości, chociaż przeważnie jest to kilka do kilkunastu centymetrów.
Anubiasy rozmnażamy poprzez podział kłącza, z którego wychodzą liście. I taki kawałek kłącza powinien mieć od 4 do 6 liści. Można też rozmnożyć ją z nasion, które produkuje w kwiatostanie, ale to już takie proste nie jest i o tym poczytajcie sobie już na osobności. Anubiasy możemy trzymać zarówno w twardej, jak i w miękkiej wodzie. Nie robi im to specjalnie żadnej różnicy. Skoki temperatury też im nie zaszkodzą. A jak widać po moim przypadku, to i szczotkowanie oraz mycie w ciepłej wodzie z mydłem. To by było tyle o anubiasach. Nie jest to roślina dla niecierpliwych, ale wyjątkowo piękna. Do czasu przytargania do Europy roślin o dźwięcznej nazwie bucefalandra można było mówić, że anubias to roślina jedyna w swoim rodzaju uprawiana w akwarium. Teraz już nie, ale nadal warto ją mieć.